A to z lewej? Gaz, wagona, zdrowym pasie. O kurwa! Taki! Próbuję wam udostępnić muzykę ze Spotify'a. Boże, nie. No? Ty to masz zajebistą tą tablicę. No, tak mi się wydaje, że fajna, też mi się podoba. No złama ty. Nie, to jest tak. Panie kierowca, nie widzę pana tablicy. Niech się pan położy, to pan zobaczy. To sobie wentylację w butach pootwierać. Teraz, o, jak po skarpetach lodem jedzie. A jak jedzie z tyłu! Jedź tym! Jedź, 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 jedź! Kurwa, jedź! Taki zakręt zniszczył, no to jest... Panowie, dzisiaj było hasło rzucone przez lewego, żeby porozmawiać o tym, czy warto kupować odzież używaną z lumpeksu motocyklowego. Wady, zalety. Tak, bo lewy kupował ostatnio, kupił trzula, nówkę sztukę, nielizaną i tak naprawdę rozgryzaliśmy trochę na Messengerze temat. Czy warto kupić używkę? Kombinezon? A też o kaskach trochę rozmawialiśmy, można by to poruszyć. O kurwa, uwaga! A kurwa! Nie zdążyłem powiedzieć. Będziesz zatrzymać czas i powiedzieć is this moment, coś tam, wypacha. O! A ten po lewo, zobacz, jaki brzusiek pokazał. No. To jest standard, nie? Oj, widzisz tak siebie za 20 lat? A w życiu ja to brzucha nie będę opalał. Ale mówią, że jak się opalisz, nie? To wyglądasz chudziej. A żona mu mówiła, zrzuć ten bebek wielki. I on twierdzi, że jak opali sam brzuch, to będzie wyglądał na mniejszy. Lecą dwa motorki i to chyba jest Drumin i Seba właśnie. Siema, siema. Hello. Ojej. Super stajanie. Ojej. Dlaczego na przykład nie opłaca się kupować używanego kasku? Bo śmierdzi. Lewo, patrzcie. Brałbym. Przepraszam, że się tak wtrąciłem, ale wiecie. Co takie motocykle, że wykasz i patrzysz, o kurno. O kurwa, przepraszam, zlałem się. Ej, Desto mówi, że kask używany będzie śmierdział, no nie? Nie, to ja Drumin mówił. No, wybaczcie dużo nas. Desto nie przeszkadza, jak śmierdzi. Śmierdzi. Mocno zużyty kask będzie wygnieciony, poduszki będą wygniecione w środku. Nie będzie się w nim wygodnie jeździło, no nie będzie spełniał swoich wymagań odnośnie dopasowania do szczęki, do żuchwy, do głowy. Ale przede wszystkim nigdy nie mamy pewności, jednak ten kask nie leżał właściciele. No to już jest druga kwestia, bo może mieć mikropęknięcia nawet jak spadł z ręki na asfalt i osłabiła się jego skrupa. Nie będzie już miał tej wytrzymałości, którą powinien mieć w stanie takim nieskazitelnym. Także już będzie narażony na to, że jak możemy mieć wypadek, uderzymy nim w coś, to już nie zamortyzuje tak tego uderzenia o podłogę, jakby hit o podłogę, jakby był nowy i nie upadłby nigdy. To doskonale widać, jak masz dwa kaski w domu i zabierzesz tam, nie wiem, powiedzmy tam koleżankę czy kogoś
i dasz powiedzmy jej twój kask, a ty weźmiesz ten drugi i u ciebie siedzi idealnie, a u niej na przykład będzie latał, kurde, jakby się jej wiadro na głowę założył, nie? Ale generalnie ja bym chciał dodać, że poduszki na przykład można wymienić, nie? A tak. To nie jest tak, one są odpinane, przecież i każdą część kasku możesz wymienić do kupy. Tylko nie każdy kask, nie? Nie zawsze to firma oferuje. Ale jest taka możliwość, nie? Ale też nie wszystkie, bo te od samej góry, od głowy chyba się nie wymieniają, wiesz? Przynajmniej w moim. Nie, u mnie powiedział gościu, że każda gąbka jest wymienialna. Dlatego ja mówię, wiesz, na przykład jest twojego, nie? Ale no wydawało mi się, że w jakichś tam topowych markach producent raczej daje możliwość wymiany tych gąbeczek, nie? No trochę tak, byłoby... Ale tym jest, że tak powiem, 4-5 części jestem w stanie wyjąć z niego, ale chyba tej jednej od samej góry, od głowy czubka, chyba raczej nie. Taka siatka z gąbką. Czy ogólnie AGV ma coś ala Alcantara ten materiał? Jakby nie patrzy, to jest mięciutki akurat, pod tym względem się spisali. Alcantara jak w Audi na siedzeniach. Ale kubełkowo ma wyściółkę? Nie, to wiesz, ja wybrałem opcję komfort. Aha. Więc wiesz. Co ty kask we slajdzie masz? Tak. Ty masz nawigację w kasku, masz kolorową czy czerwoną? Czerwoną. Nie, kolorowa. Nie ma biedy. A co z lewej? Uwaga na prawym pasie. O kurwa! Wyjebana. Taki! Tak. Samochód, żeby wam nie chciał skręcić nagle. No tego to się nie spodziewałem, ej. A nie widziałeś tego? No, tak ci powiem, tak nie wiem. 20 metrów przed, zauważyłem. Nikt się tego nie spodziewał. No, ale zdążyłeś usłyszeć zanim... Tak. No tak nie za ciekawe, jakby tak to spadł. A, jeszcze jedna jest kwestia kupowania używanych kasków. Tak? Słyszałem już o takich arcydziełach. byłem w sklepie i opowiadał właściciel, czy no nie wiem, właściciel, no sprzedawca, że był facet sobie jakiś na targach jakichś motocyklowych i była firma, dajmy na to, że AGV na przykład, nie? No. KJC to było chyba. Swoje stanowisko i na tych targach można było im postawić swój kask. Oni go ładnie wyczyścili, odświeżyli, jakieś delikatne poprawki lakieru mogli zrobić, nie? No. Tam pewnie niektórym z was już o tym mówiłem. Tak, tam mówiłeś. Odświeżanie, ozonowanie tego kasku. No i wzięli facetowi kask. On mówi, o, mam akurat wasz kask. To czy by mu odświeżyli? Oni wzięli ten kask, pomacali go i mu odcięli paski od tego pod kaskiem. O kurwa. A wiecie czemu? Smachna była. Bo ten kask normalnie był warty 20 tysięcy, a on go za 8 tysięcy używany kupił. I się okazało, że poprzedni właściciel się na nim wyjebał. Gniotek był normalnie i zaszpachowane, przykryte, ładnie było odmalowane i na pierwszy rzut oka nie było widać. No ale firma, która zajmuje się, wiesz, tymi kaskami, od razu poznała, że coś jest nie tak z tym. A zrobili to dlatego, bo podobno mieli takie prawo, że po prostu nie spełnią tam, no nie wiem, czy homologacji, czy czegoś ten kask. Mieli prawo mu obciąć i, że tak powiem, całkowicie wycofać go z użytku. Facet się oczywiście z nimi próbował sądzić, no bo jakim prawem? To jest jego sprawa, w jakim on kasku jeździ, chociaż i tak został wprowadzony w błąd, nie? No tak. No doszedł do tego, że możesz kupić kask niewiadomego pochodzenia, nie? No, to jest też. A są artyści, że odpisują ci go, że sprawnym okiem nieraz nawet nie zauważysz, że coś z nim jest nie tak. Ale wiesz, to trzeba mieć w głowie, jak na przykład motocykle kupują po totalnych szkodach całkowitych praktycznie.
chowają ramy i to wszystko i sprzedają. Ludzie, wiesz, ludzie się nie przejmują przy sprzedaży takiego, takiej rzeczy, czy motocykla, czy kasy spachlowanego, że ktoś się wyjebie. A co do kwestii jeszcze takiej zdrowotnej, wiecie, że różni są ludzie, jedni się myją i dbają o swoją higienę i zdrowie i mniej. Można mieć na przykład taką chorobę jak grzybica, z tym się można borykać później latami. Kilkukrotność wyda się na lekarzy, na aptekę, na leczenie takich schorzeń, to już dawno by się kasy zgubiło. No i o ile możesz wyjąć całość, wszystkie pianki i je wyprać, o tyle wnętrze kasku dalej też trzeba poczyścić, a najlepiej ja bym dał na ochronowanie. No. Ale z drugiej strony to są kolejne koszta, tak. I za chwilę wyjdzie na to, że używany kosztował więcej niż tak. Średni nowy. Tym bardziej, że tych kasków nie kupuje się co dwa lata, tylko raz na parę lat, nie? Kurwa, trzeba jak odpala tą maszynę, nie? To jest kurwa taka skurwiona. Kurwa, co mówię, odpala. Mamy wszystkich? Nikogo nigdzie nie zostawiliśmy? Nie, wszyscy są. Tu nie ma niech pionerskie. Halo, poczekajcie! Napisz fajna, chłopaki. Spróbujemy to udostępnianie muzyki. Próbuję wam udostępnić muzykę ze Spotify'a, czy będzie działało. Może nie. Czekaj, ja muszę połowę wyłączyć. Działa? No? Nie. Ja nie słyszę jej. Zadaczę. Czekaj, to ci nie ma, zarzowały. Ty cię, czy nie? Nie. Nie. Jeszcze nie udostępniłem. Ty kurwa, śmieszku. Chciałem, bo może ktoś mówił, powiedział udostępnić. Słyszę. Powiedział, kurwa, słyszę. Przylukajcie, jaki samochód jest młody. BMW chyba czarna. Powiedziałem wstążka. Uwaga, wyjeżdża. Nie, Audiola. Audi. Audi. Czyli jednak dobry wybór. Proste. To weź tych młodych zapytaj. To oni będą mieli nawet więcej czasu. Janeczko. Wszystkiego najlepszego na nowe drodze życia. Od Moto Addicts dużo zdrówka. Zdrowych dzieci, chociaż z trójki albo czwóreczkę. Nie będzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy.